Przechodzimy do punktu siódmego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Bielsk-Podlaski. Projekt uchwały wraz z autopoprawką został dostarczony Państwu radnym. Jest wśród nas pani skarbnik Anna Szkoda. Witam panią serdecznie i proszę o informację. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, to zmiany kwotowe są bardzo, bardzo duże. To są wzrosty rzędu 14 milionów. Oczywiście w pozycjach nie jest to tak dużo tych zmian ze względu na to, że głównie ze względu na zwiększenie dochodów i wydatków o środki na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych i dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych. Tych środków otrzymaliśmy dla gospodarstw domowych, zapotrzebowujemy i otrzymaliśmy już w części 12 milionów 138 tysięcy. Natomiast dla podmiotów wrażliwych w tej chwili zgodnie z materiałem przedłożonym dla Państwa 11 895 zł. To jest tylko dla szkoły podstawowej numer 2 z naszych placówek tylko oświatowych, tylko ta jedna szkoła posiada kotłownię węglową. I to są te największe zmiany po stronie dochodów bieżących. Jeśli chodzi o kwoty ogółem, to dochody stanowią kwotę 156 965 017 zł. I tutaj w materiale wczorajszym wkradł się błąd pisarski. Tam została powtórzona cyfra 6. Oczywiście dochody ogółem to tak jak powiedziałam kwota 156 965 017 zł. I tak jak mówiłam, wzrost następuje, a w stosunku do poprzedniej uchwały, którą Państwo podjęliście, o 14 199 697 zł. Z tego dochody bieżące to 143 312 673 zł i dochody majątkowe 13 652 344 zł. Dochody majątkowe spadają o 2 429 298 zł ze względu na przesunięcie realizacji zadań wieloletnich dofinansowanych środkami zewnętrznymi na rok, w części na rok 2023. No i proporcjonalnie do tych wydatków są przesuwane również dochody. Wydatki ogółem stanowią kwotę 170 650 369 zł. Wzrost o 11 837 956 zł. Z czego wydatki bieżące to 138 808 424 zł. I zmiany wydatków są związane ze zmianą dochodów, o czym już Państwu powiedziałam. Oprócz tego przesunięcia w pozycjach zarówno dochodów, jak i wydatków, takie porządkowe przed końcem roku. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 31 891 945 zł. Następuje spadek o 4 526 565 zł. I tutaj to dotyczy następujących pozycji. 41 500 zwiększenie planu wydatków na realizację projektu, wyceny, w ogóle dokumentacji projektowej modernizacji budynku, tego w którym się znajdujemy, Kopernika 3. 230 000 zmniejszenie planu wydatków na zadanie zwrot aktualnej wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie miastu Bielsk-Podlaski. My, proszę Państwa, mieliśmy w planie na ten rok sprzedaż nieruchomości znajdującej się przy Wojska Polskiego. Ta nieruchomość wiąże się z
z naszym zobowiązaniem wobec Agencji Rynku Rolnego i tą jakby spłacamy, zgodnie z umową powinniśmy spłacać to po 115 tysięcy rocznie do 2024 roku, ponieważ pojawiła się szansa na sprzedaż tej nieruchomości. W pierwszej kolejności, gdybyśmy sprzedali, musielibyśmy zwrócić dla agencji 230 tysięcy przypadające na rok 2023 i 2024. Dlatego też wprowadziliśmy w którymś tam miesiącu w zmianach wydatki tylko na ten rok, wydatki majątkowe, zwrot tej wartości. W związku z tym, że do sprzedaży nie doszło, umowa z agencją w dalszym ciągu obowiązuje i zarówno w budżecie tego roku, jak i w projekcie budżetu na rok przyszły, dalej wracamy do spłat ratalnych, czyli po 115 tysięcy jeszcze w roku 2023 i w roku 2024. 10 tysięcy zmniejszenie planu wydatków na zadanie utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27. Tam jest odstąpienie od realizacji tego projektu. Aż o 4 250 000 zł jest to zmniejszenie wartości wydatków zaplanowanych na ten rok w projekcie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski. 39 tysięcy zmniejszenie kwoty dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w związku z tym, że przyznaliście Państwo dotację na zakup samochodu i do tego zakupu nie doszło. Komenda zwróciła nam środki w związku z tym jakby po stronie wydatków również zmniejszamy tą kwotę. 39 tysięcy również zmniejszenie na zadanie iluminacji obiektu architektonicznego cerkwi pod wezwaniem opieki Matki Bożej. Tam to zadanie staje się zadaniem dwuletnim, będzie kontynuowane w 2023 roku i w projekcie budżetu na 2023 rok to się znalazło. I 50 tysięcy złotych zmniejszenie dotacji, która miała stanowić pomoc dla powiatu bielskiego. Państwo na poprzedniej sesji zaakceptowaliście nie 100 tysięcy tej pomocy, a 50 tysięcy. Stąd teraz zmieniamy. Wynik budżetu to deficyt po tych wszystkich zmianach w kwocie 13 685 352 zł. W dalszym ciągu w środkach na pokrycie tego deficytu znajduje się nowe zadłużenie, które jest zadłużeniem planowanym, ale to tak jak co roku, proszę Państwa, mamy to w planie, ale środki na rachunku, na rachunkach w urzędu i miasta wskazują na to, że takie zadłużenie nie będzie nam potrzebne na razie do zbilansowania planu. W dalszym ciągu jest to w budżecie. I to chyba tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosił się pan radny Paweł Bierzyn. Proszę bardzo, udzielam głosu. Panie przewodniczący, pani skarbnik, to jest zmniejszenie, jeżeli chodzi o przebudowę boiska, ta klasyfikacja środków. Proszę mi wytłumaczyć, o co tu chodzi, bo ja nie mogę tego zrozumieć. To jedna sprawa. A druga sprawa, może nie do końca na temat, ale panie burmistrzu, dodatek do tych różnych naszych paliw. Pewna część osób już otrzymała pieniążki, bo złożyła wniosek. Pewna ma jeszcze czas do 30 listopada. Czy jakieś pieniążki już przyszły z Urzędu Marszałkowskiego, żeby wypłacić dla tych resztę osób, które składała te wnioski? To poproszę o odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz wyjaśni to proszę. Więc odpowiem na tą drugą kwestię. Na pierwszą odpowie pani skarbnik. Mamy w naszym
systemie w tym roku szereg nowych właśnie benefitów polegających na dodatkach, czy to dodatek osłonowy, czy to dodatek węglowy, dodatek energetyczny, dodatek do innych paliw. One wszystkie są finansowane ze środków budżetu państwa, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jedynie przekaźnikiem do tych osób, które te wnioski złożą. My za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wysyłamy zapotrzebowanie do wojewody na środki, na te wnioski, które zostały złożone. I tak jak pani skarbnik powiedziała, na dodatki węglowe w sumie około ponad 12 milionów już otrzymaliśmy. Niestety nie załatwia to wszystkich wniosków, bo proszę zobaczyć, w takim województwie podlaskim mamy 116 gmin i wszystkie proszą wojewodę o pieniądze, a wojewoda nie ma tych pieniędzy dla każdego. Dostaliśmy najpierw 6 milionów pod koniec sierpnia i one były wypłacane dla tych osób, które najwcześniej złożyły. Niemniej jednak te pieniądze muszą się tutaj pojawić. Czy one się pojawią w grudniu? Tego nie potrafię powiedzieć, bo to nie od nas zależy. Nie, my w każdym bądź razie mamy taką aplikację wysyłania właśnie zapotrzebowania finansowego na poszczególne wnioski. Z tego, co mi pan dyrektor mówił, to na wszystkie dodatki oprócz węglowego pieniądze są, a więc na osłonowy są pieniądze, na paliwowy ten od gazu są pieniądze, nie ma na węglowy, bo tego jest najwięcej. Tak jak na poprzedniej komisji, w zeszłym tygodniu na komisjach, jeszcze brakuje pieniędzy dla około 700 gospodarstw. 700 gospodarstw na węgiel. Na węgiel, czyli jeżeli 700 gospodarstw pomnożymy przez 3000, no to wychodzi nam 700 razy 3. No, dużo wychodzi. Tyle jeszcze tych pieniędzy będziemy potrzebowali od pana wojewody. To chyba tyle, jeśli chodzi o tą sprawę, ale jak już jesteśmy przy dodatku węglowym, to też już część z państwa wie, że od wczoraj mieszkańcy Bielska, nie tylko Bielska, ale też również okolicznych gmin, które zdecydowały się na to, żeby to inny przedsiębiorca, jak to ustawa określa, ten węgiel rządowy rozprowadzał, od wczoraj już można ten węgiel zamawiać, odbierać. Także tą firmą w Bielsku Podlaskim jest firma Energo, która mieści się przy ulicy Kleszczelowskiej 84A. Warunkiem możliwości zakupu jest zgłoszenie się do MOPS-u, odebranie zaświadczenia o tym, że się taki dodatek węglowy dostało, bądź został przyznany, ale jeszcze nie wypłacony, bo tak jak powiedziałem, jest jeszcze te 700 gospodarstw, które pieniędzy nie dostało, ale jeżeli jest decyzja, że on zostanie wypłacony, to też już z takim dokumentem w Energo się można pojawić i ten węgiel nabrać, zakupić. Jeżeli, nie wiem, bo są jeszcze prace na szczeblu ustawy. Na dzień dzisiejszy ustawa mówi o tym, że mieszkaniec jest uprawniony do tego, żeby do końca roku nabyć 1,5 tony i 1,5 tony po nowym roku. Niemniej jednak jeden z sekretarzy stanu w tym Ministerstwie Aktywów Państwowych zapowiedział, że może będzie nowelizacja elastyczna, że tak, 3 tony, ale wcale nie musisz 1,5 tony w tym roku, możesz w tym roku kupić 500 czy tonę, a 2 tony czy 2,5 po nowym roku. Także jeszcze to się prawem nie stało, ale jest to logiczne, więc myślę, że Sejm to zaakceptuje i taka możliwość będzie. Dziękuję bardzo. I proszę panią skarbnik, żeby odpowiedziała na klasyfikację. Udzielam głosu pani Annie Schoni. Proszę bardzo. Zmiana klasyfikacji to tak jak zmiana konta księgowego, mówiąc w uproszczeniu. Ta sama kwota jest po stronie zwiększenia, jak i po stronie zmniejszenia. To jest po prostu księgowe przeniesienie między klasyfikacjami. Nie możemy tego robić między działami. Pan burmistrz zgodnie z upoważnieniem, które posiada, może robić to tylko w obrębie rozdziału i paragrafu, natomiast nie może tego robić pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. I stąd ta
takie zmiany też porządkowe są wnioskowane do Państwa. Dziękuję. Dziękuję. Ad vocem pan Krzysztof Grodzki. Proszę panie radny, udzielam głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado. Ja tak może jeszcze tylko jednym zdaniem uzupełnię wypowiedź burmistrza, bo wczoraj rozmawiałem z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo kilku mieszkańców zgłosiło się właśnie z prośbą dowiedzieć się, jaki jest stan wypłat. Pan burmistrz, pan dyrektor jest pełen jakby nadziei, że wszystkie te dodatki uda się wypłacić w pierwszej połowie grudnia, więc jeżeli nie będzie kataklizmu, to wszyscy te dodatki powinni otrzymać. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam więc dyskusję. Za chwilę przystąpimy do głosowania, ale proszę o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum. Informuję, że w chwili obecnej jest 21 radnych, a więc dołączył do nas pan przewodniczący Roman Margański. Jesteśmy wszyscy obecni, w związku z tym jest ciągle kworum. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2022. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się i podnieść rękę. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu ujawnym za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, a więc uchwała została podjęta.